Jest! Pierwsza urodzinowa ryba. Z wypłycenia okonek, ale nie trafił. Pierwszy okonek jest. Także witajcie na kanale Co na Wędce. Duża blacha, piątka i płytka woda. Pode mną jest, no teraz jest 3 metry, ale rzucam na jakieś 2, nawet niecałe 2 czasami. Dzisiaj urodzinowe rybki. Fajnie, że już jeden okonek się trafił na starcie. No to może oznaczać, że coś tam dzisiaj będzie się działo. Tfu, 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 żeby nie zapeszać. Zdjąłem z kamery tego Mediamoda, bo już niestety on zawiesza kamerę. Coś się niedobrego wtedy dzieje. Więc zdjąłem. O, muszelki są, więc jest ładnie. Ale nie mam jeszcze osłonek przeciwwiecznych. Czy będę próbował się ustawiać tyłem do wiatru i mam nadzieję, że to będzie działało. Jest kolejny okonek. Znów płytka woda. Ale malutki. I taki okoń. I tak jak widać, jak prowadzę, to tak, żeby czasami ta paletka od blaszki muskała delikatnie dno. Często to pomaga. Nawet szczupaki się często uruchamiają, bo to zawsze jest jeszcze jakieś dodatkowe tam stuknięcie, buśnięcie. Trochę inaczej ta paletka się tam ruszy. A dzisiaj stwierdziłem, że zacznę od tej większej blaszki. Może i na mniejszą byłoby więcej tych okonków, no bo w tą to jak celują, coś im błyszczy, coś by chciały dziabnąć, ale to jednak jest kawał blachy. I nawet uderzając to czasami po prostu są zaczepione gdzieś obok głowy. Oj, pięknie z tego kołowrotka ta plecionka wychodzi. Bardzo jestem z niego zadowolony. Trochę trzeba tych miejsc pozmieniać. Tutaj fajne są takie wypłycenia, obok trochę głębsza woda. Popływam, posprawdzam, ale na razie tylko te pojedyncze okonki się trafiają. Nawet nie, że jakieś 2-3 chociaż. Cokolwiek, tylko pojedyncze ryby. Dziwna sprawa. Ale fajne ryby tutaj przepłynęły. Pięknie, tutaj widać. Piękna ryba. Tutaj dwie ryby fajne przepłynęły. Tylko jeszcze, żeby chciały brać. Kolejna piękna ryba. I kolejne zmiany przynęt. Teraz też trochę próbuję gumami. Bardzo ładne odbite ryby tutaj było widać. Może to jakieś sandacze. Fajnie by było. Tu naprawdę ostatnio jest tak średnio, bym powiedział. Bardzo średnio. Przy poszukiwaniach ryb coś trzeba też zjeść. Ale tutaj piękna ryba jest. Jest kolejny okonek. Jest okonek i małża w jednym. Ojejku. Widać tutaj trochę fajnych ryb, ale to jest w większości białoryb, bo się tutaj za bardzo nie odbija na bocznym skanie. Są te rybki takie porozmazywane, więcej fioletowego niż żółtego. Ale co jakiś czas właśnie przy tym wypłuceniu pojawiają się jakieś takie ładniejsze ryby. Jakby może okonie. A tutaj coś jest fajniejszego. Widzę, że mam tu jakiś znaczek. Jakaś rybka tutaj kiedyś była. Kurczę, ale co z tymi drapieżnikami? No trzy okonki, nic z opadu nie chcą. Tylko wirówkę. Najlepiej większą, nie mniejszą. Znów fajne stado ryb przepłynęło. Ładnie podbijanych, może to nawet okonie. Ale nic nie chcę brać. Ale nisko ten samolot leci. Jak cichutko. A co to jest tutaj pod wodą? Jakiś taki głaz? Nie wiem, ciężko powiedzieć. I tak to trochę z boku bardziej wygląda. Może
że warto tu porzucać. Może nie zerwę od razu w pierwszym rzucie. Jak tak przyciągam po tym, to coś takiego bardzo twardego, jakby betonowego. Ciekawe, skąd ta rzecz się tutaj znalazła. No teraz jak fajnie to wygląda, jakieś takie betonowe, nie wiem, belki czy coś. Ciężko powiedzieć, co to jest. Ale bardzo twarde, betonowe raczej. Ale pięknie tu ryba pogoniła. Ciekawe, co to było, bo nie zauważyłem, może się nagrało. No i dobra, teraz trzeba spróbować trochę przy tych grążelach. Może tutaj gdzieś są jakieś te ryby. Kolejny raz kompletnie nie mam na nie pomysłu. Powiedzmy, że jakieś ryby znajduję. Nie chcą brać. Ale że nawet te małe okonie, nie bardzo wiem, o co chodzi. Jest w końcu. Okoń spadł jeszcze z kubaniec. Co za dziad. No dobra, o, kormoran tam jest. Tam są też jakieś ryby. To ta ryba, która przed chwilą była. Była prawie przy samej łódce. Już przy podnoszeniu do góry. Nawet się nie chpiął chyba. No puszczaj, bo tylko... O, już przy podnoszeniu blaszki do góry. Fajnie, że cokolwiek, kijem trzęsie, ale nie mam kompletnie pomysłu na większe ryby. Rozglądam się dookoła, przypominam sobie jakieś miejsca, w których tutaj wędkowałem, gdzie może być ok, ale pomimo znalezionych ryb nic specjalnego się nie dzieje. I teraz bardzo powolutku kręcę drugie śniadanie. Jest trochę fajniejszy okoń chyba. Tak, jest trochę fajniejszy. Piękna sprawa. I znów na płytkiej wodzie. To już taka ładna rybka. Jaki ładny, taki niebieski. Ładny niebieski. Wracaj do wody. Ale kolejny raz. Jedna ryba i koniec. Na okonie to aż nieprzyzwoite, po prostu nieprzyzwoite. Nie wiem, czy one są tak porozstawiane, no ale kurczę, jest lato. One powinny sobie śmiało grasować w całych stadach, tak jak one to mają w zwyczaju. Ale z tej ciut brzydszej pogody, która była rano, to jest o tyle bonus, że jest prawie 11 godzina, jest cisza na wodzie. Coś wspaniałego. Może się uda jakoś pod tym pomoc wrzucić. No, teraz się udało wrzucić nawet na drugą stronę. Może w tym cieniu jakieś ryby będą stały. A, okej. Okay. Coś tam jest po drugiej stronie. Zmoczony węzełek i trzyma się bardzo mocno. I krętlik, zagrawką na sam koniec. Ale wrzutka. No i dlaczego ten sposób już teraz nie jest skuteczny? Zawsze były jakieś stuknięcia, jakieś brania, nawet niedużych rybek, a teraz nic. Biorę blaszkę do ręki, zarzucam i no pojedyncze, ale są rybki. I to w sumie nieważne, czy mała blacha, czy duża blacha, ale obrotówka robi robotę. Zaraz i tutaj porzucam obrotówką, ale kurczę, nawet dotknięcia nie mam. Już były jakieś sandaczyki i okonki w tym roku łowione w ten sposób, ale co się teraz dzieje? Nie bardzo wiem, a blaszkę też nie prowadzę jej w toni, tylko prowadzę ją przy samym dnie. No i była pierwsza rybka, ale za ogon tylko trzymała. Nieduża, malutka, tak naprawdę bardzo malutka. Ale już ze dwa razy widziałem to, tak jakby nie takie boleniowe, ale kurczę, jakby okonie z powierzchni zbierały. W dwóch różnych miejscach, tu na otwartej wodzie i tu przy grążelach. Ciekawe. Ale to były takie dosłownie dwa smuknięcia i koniec. Nie tak jak stado okoni, które atakuje drobnicę na powierzchni. Tylko po prostu dwa smuknięcia i to wszystko. Jest okoń. Ale tam przyładował boleń. A tu mam okonia. A. To nie jest okoń. To nie jest okoń, tylko sandaczyk. Teraz będzie okonek. Dokładnie z tego samego miejsca. Jest okoń. Kurczę, dopiero co powiedziałem, że
coś mi te moje podbijanie nie działa. Po prostu trzeba było się chyba wstrzelić. Nie wiem, czy to jest ten czas, czy akurat to miejsce, w którym te ryby są. No ale sandaczek, okoń, kurczę, no jak tu rozróżnić w tym momencie je na Echosondzie, jak one stoją dokładnie w tym samym miejscu. W tym samym miejscu było branie. Jest kolejny. O, ten może będzie trochę większy. No i teraz fajne okonie. Podoba mi się to. Papa. Nawet nie będę zarzucał daleko, bo to jest dość blisko łódki wszystko. No i kolejne branie. Fajnie, urodzinowo. Chociaż rybki się popisały, jest następny. Nie są to wielkie okonie, ale przyjemność jest ogromna. Dobra, ty to nad wodą, bo ty zaraz mi tu spadniesz. W końcu te rybki jakieś się trafiły. No nie za duże. Zawsze można na to ponarzekać, że nie za duże. Ale w końcu są ryby, branie z opadu. Idealnie. Jest kolejny. Oj, nie. Już nie ruszę, nie ruszaj się. Już cię wypuszczę. Teraz to już dosłownie pod samą łódką, ale przyznam się, że stwierdziłem, że chyba nagram film jeszcze z tytułem, z miniaturką, dlaczego ta metoda już nie działa, albo dlaczego to już nie działa. I 17 sekund później pierwsze branie. Hey. Jest następny. No kurde. No co ja mam teraz powiedzieć? No wychodzą jedne i drugie z tego samego miejsca. Sio, do domu. A te większe to oczywiście nie chcą brać. Klasycznie. A w ogóle to ostatnio jakoś sandacze mnie gdzieś omijają szerokim łukiem. Przynajmniej te takie chociaż wymiarowe. A, brania są, dochodzi południe. Druga sprawa. To, co tutaj często się zdarza, ale w ogóle jak genialnie, że nie ma tych skuterek, motorówek. No jeszcze tam jakieś pojedyncze przepływają, ale chyba pogoda większość ludzi zniechęciła. Mi to się podoba. Bardzo mi się podoba. Oj, był następny. Żaglóweczki sobie pływają. Piękna sprawa. Ej, ten ładnie przyładował. No to jest kurczę z 4 metry za łódką. Ale. A czemu się nie wciął? Dobra, cofnę się trochę, żeby jeszcze wzdłuż łódki trochę poprowadzić. Takie ładne brania. I tutaj kręcą się drobne rybki. Co jakiś czas widać, jak się spławiają i co jakiś czas też właśnie coś się tam pogoni na powierzchni. A może to był sposób, żeby trochę ponarzekać w końcu na te ryby. Były te dwie nocki na spławiku, kompletnie bez brań ryb, których no, oczekiwałem, można tak powiedzieć. Był spinning w nocy z łódki. Jeszcze zlało mnie tak, że masakra, do suchej nitki. Ech, jak ja to muszę uwielbiać. Stoję właśnie w deszczu, w nocy na łódce. Na środku zalewu ryby nie biorą. Coraz bardziej się zastanawiam, czy nie pojechać się wyspać po prostu. No ale w końcu jakieś rybki się znalazły. Ale pięknie przyładował. Nie trafił, o co chodzi? Kurde, pod całą łódką te ryby siedzą, ale ja ich w ogóle nie widzę tu na Echosondzie. Ani razu, co tak sobie zerkam, nie przepływała tutaj żadna ryba. A tuż za silnikiem biorą. Jest. Oj, chyba ładniejszy będzie. Tak. Jest trochę ładniejszy. Leć płyn rośnie. Wpadaj częściej. Jest, ale trzymał tylko za ogon malutki. Kurde, całą gumę mi zjadł. Ale nie dopływają pod łódkę, pod Echosondę. Nie widać ich tutaj nigdzie. Dobra, cieszę się bardzo, że jednak jeszcze coś tam działa, to moje podbijanie. Uwielbiam te brania z podbicia. Zastanawiam się tylko, czy nie rozłożyć tego dużego podbieraka, ale pewnie zaraz przestaną brać i wkładać te okonie do podbieraka, bo one mi zaraz znikną stąd. No tak, żeby jak najgłębiej siedział w wodzie i elegancko. Jest, ale znowu malutki chyba. Tak, malutki, ale całą gumę wszamał.
No i zdążyłem tylko ten podbierak tutaj włożyć do wody i przestały brać. O, tu jakaś drobnica teraz płynie. Stoję sobie na takim podłużnym wypłyceniu. Tu jest główny nurt rzeki. Od strony brzegu też jest taki lekki dołek tutaj w jednym miejscu. I wrzucam sobie w tą stronę, czyli rzucam pod prąd. No i czasami te okonie tutaj wpadają. Na chwilę, na trochę dłużej, ale to trzeba też się trafić. Najgorsze jest to, że jak wpływałem tutaj, to w ogóle ryb nie widziałem. Po prostu to jest takie miejsce, gdzie czasami... O, tu znowu coś zbiera z powierzchni. Czasami napływają tutaj jakieś okonki. Nie zawsze, ale zdarza się. No coś się zmieniło, bo ryby się spowiają. No i stwierdziłem, że niedługo trzeba będzie finiszować, chociaż kurczę, nie ma tych motorówek i skuterów. Może jeszcze posiedzę, skorzystać z takiego cichego dnia. No i tak wykrakałem. No wyjąłem tylko podbierak na ryby, żeby sobie leżały i nie wiem, może nie odprowadzały stada i od razu wyrania ucichły. Szkoda, że jak zwykle zapomniałem, żeby to robić od razu od pierwszej ryby. Od pierwszego okonia przynajmniej, bo te sandaczyki i tak by trzeba było od razu wypuścić. Bo za malutkie. Tutaj akurat na okonia, z tego co czytałem, to nie ma w ogóle wymiaru. No dobra, zmienię teraz znowu na wirówkę. Na tą mniejszą. O, po prawej stronie jakieś ryby mi się pokazują. Kurczę, jednak ta blaszka nic nie pomogła. Zwracam do gumki. I po prostu znowu muszą albo zacząć chcieć, albo w ogóle tu być. Widocznie wtedy, jak tu przepłynąłem, akurat trafiłem w taki czas i w takie miejsce, żeby tutaj były przez chwilę. Boleń z opadu. To się nagrywa. Aha. Dobra. To leć, płyń, panie boleń. I prawdopodobnie rozwiązała się też zagadka, dlaczego te okonie przez chwilę nie brały. Przez taką dłuższą chwilę. Bo ten dziad się tu kręcił. Może je przegonił. Jest ryba. Kolejna. Okonek, okonek. Ale spadł. A może zdjąłem tego gagatka i znowu te okonie wrócą. Ale piękne branie. Znowu jakaś większa ryba. Co to będzie? Ale przyładowała jakaś ryba, ale jest chyba tak grzbiet złapana. Kurde, ale branie było piękne. Co to jest? To znowu boleń. Nie, to nie jest boleń. Co to jest? Ale gniewęte. To leszcz, ale... Kurde, jakie branie było. Fajny leszczyk. Ale jak to jest możliwe, że takie branie zrobił? Ej, kolejne ładne branie. Kurde, jak już dawno nie miałem takiego dnia z tyloma braniami. Genialnie. Jeszcze tylko się okaże, czy w ogóle coś słychać, bo nie mam tych osłonek nadal na mikrofon. Stoję cały czas tyłem do wiatru. Liczę na to, że to się wszystko ładnie dźwiękowo nagra. Kurde, na 6 razy brał. Skubaniec. I tak się nie chciał. Już przytrzymywałem, zostawiałem. Kurde, w tym słońcu ledwo co widzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Na 6 razy mi ryba brała. Chyba, że to było kilka po prostu ryb, które goniły tą przynętę. Ale żadna się nie wcięła. Też dobre. Jest. W końcu ta się złowiła. Oj, nie będzie wcale... No, ładny okoń. Ładny okoń, ale widać, że były niechętne. O, gumę już podłożył. Lecisz sobie tam do podbieraka. Na razie. Woda jest dzisiaj chłodniejsza. A właśnie, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, ale woda ma, no teraz już 22 stopnie, ale rano było już 21.
Nocka była chłodna, było chyba około 10 stopni i od razu woda się ochłodziła. A czasami pokazywało już 28 stopni, że ta woda ma. No, no jak taka letnia zupa, no. Taka gotowa do jedzenia zupa. No i był ogon, już nie ma ogona. Ech, dobra, spróbuję na taką i zobaczymy. Był czas też, jeżeli takie się sprawdzały, ale dzisiaj raczej ten ogonek nie był zły. Tak jak i mocno wirująca paletka w blaszce obrotowej. Oczywiście linki do sklepu zostawiam w opisie, a partnerem kanału jest sklep alebranie.pl i z kodem CNW jest 10% zniżki na całe zamówienie, a był kolejny. Ale pięknie. Jest. Jest i to całkiem fajne. Oj, spadł. Ha, bez ogonka też działa. Dlatego te bez ogonka zbieram sobie w jedno miejsce. Do jednego z pudełek pustych już po tych kejtechach. Jak przyjdzie czas, że nie będzie już normalnych kejtechów w ręku, na łódce, pod ręką, to i tamtych się użyje. Czasami lepiej działają takie bez ogonka. Bywa i tak. Kurczę, a może póki są jakieś te brania, na razie są tamte ryby, to może w końcu też sprawdzę te gumy, które kupiłem, a praktycznie jeszcze ich nie używałem. Kolega na podobny kolor połowił. Chyba w sumie nawet na taki sam. Akurat nie tu, ale zobaczę, czy to ma jakieś znaczenie, czy coś zmieni, a może będą lepsze brania. No ale ten różowy już im się nie podoba. No i coś słabiutko. Na takiego podobnego do uklejki, ale mniej przeźroczystego i bez brokatu. Jakieś tam szturchnięcia, dotknięcia były, ale widzę, że mam tu jeszcze jakąś jaskółkę. Ciekawe, jak taka jaskółeczka się sprawdzi. No dobra, no to też nic. Jeszcze mam chyba ze 2-3 takim kolorku, w jakim było najwięcej brani ryb, ale no odczep się, kurczę. O, ale jeszcze założę właśnie takiego samego, tylko o rozmiar większy. To jest 10-centymetrowy, a może są jakieś większe rybki? Dobra, ale te ryby wypuszczę. I tak się tu na razie nic nie dzieje. Papa, rosnąć i brać później. No od jakiegoś czasu nie ma już w ogóle brań, więc przypłynę się tutaj po tych okolicach i zobaczę, czy w ogóle gdzieś te ryby tutaj widać. Co najlepsze, to w ogóle tych ryb już nie widać. Żadnych. A może na trochę głębszej wodzie. No i dobra, to by było chyba na tyle. Ryby już totalnie odcięło, w ogóle ich tu nie ma. Przepłynąłem sobie w tą i z powrotem po 100 metrów i nie ma ich w ogóle w tej okolicy. Tak rzucam, gdyby były poprzyklejane do dna i bym ich nie widział. Ale nie ma nawet dotknięcia, nawet stuknięcia malutkiej rybki, nic. Gdzieś te ryby odpłynęły i nie mam pojęcia gdzie. Ale fajne branie było. No przepłynąłem jeszcze kawałek, żeby poszukać, popatrzeć gdzieś, czy gdzieś te ryby mi się uda znaleźć. Nadal jestem na jakimś wypłyceniu. To znaczy rzucam w sumie na wypłycenie, bo pode mną jest 5 metrów. Ale fajne było branie. To nie trafił. No i dobre branie było. Chyba jakaś większa ryba. Ale nie walczy. Co się dzieje? Jest chyba podpięta. O. Jak to w ten sposób robi takie branie? Nie. Nie wiem, który dzisiaj, 5, 6, ale się brzydko wpiął. Jak on to, kurczę, zrobił? Leć, płyń szybko. No i już spływałem praktycznie, już wracałem do domu, ale tak jedno miejsce jeszcze mnie skusiło. Tutaj jest taki rowek lekki. Po lewej wypłycenie, po prawej wypłycenie, a tu jest rowek. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce. W lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.